jest może dla biologa, a czym dla filozofa? Czym jest może dla turysty, a czym dla żyjącej w nim ryby? Czym jest morze dla rzeki? Czym jest morze dla drzew? Czym jest dla tych, co patrzą, jak znika słońce za horyzontem? Może dla tych, co tęsknią, a dla kogo jest przekleństwem? Może dla kochanków, a czym dla poetów? Czym jest może dla mew, co lubią krzyczeć na dachu? Czym jest może dla łodzi, a czym dla rybaków? Czym jest może dla wiatru, a czym dla dzieci bawiących się w piachu? Czym jest słońce, czym jest deszcz, jeśli tylko tym, czym dla ciebie jest, to może już wiesz, jak niewiele.